Witam. Parę dni temu rozmawiałem tutaj, właściwie nie rozmawiałem, tylko mój monolog do samuraja. A dzisiaj proszę zwrócić uwagę. Mamy desperata na moście i wszyscy krzyczą: skocz, skocz. Nie ma pomocnej dłoni. No więc co się dziwić, że wracamy te 2000 lat temu? To przecież Quo Vadis nam się kłania. Czyli stajemy u progu wyraźnej cywilizacji. Pamiętacie ten gest? Zobaczcie, jesteśmy niby 2000 lat mądrzejsi. Była wtedy epoka ryb. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, co nam przyniesie. Jesteśmy na samym końcu. Pierwsza wojna, druga wojna światowa. Teraz te dwa bliźniaki i terroryzm. Dwa bliźniaki, mówię o tych wieżowcach. I to też zwrócenie się ku samurajowi. Wypowiedziałeś taką tezę, że będzie wojna religijna. Po co? Popatrz, po co? Mamy tam arenę tutaj. Stoisz na moście i krzyczysz do człowieka: skocz, bo chcesz zobaczyć, jak się zabije? Czy pójdziesz mu rękę podać? Popatrz, do czego doprowadził tamten system. Nie ten, bo ten system jeszcze się nie urodził. Tego systemu nie ma. To jest ciągle ten sam system. Doprowadził do tego, że ludzie szukają pomocy w ten sposób. Pamiętasz, jak chyba w Czechach spalił się chłopak? U nas w Polsce też uciekali za granicę. Tam za tą żelazną kurtynę. A w tej chwili wejście na most. Przyczyna. Czy opiszą tego człowieka? Czy ten człowiek będzie mógł się wypowiedzieć? Na pewno nie. Po co? Szlachetny wariat. Cóż, przecież już go opisano, że był pod wpływem czegoś. Jeżeli zszedł z takiej wysokości, jeżeli spojrzał i zobaczył śmierć w oczach, no to o czym my rozmawiamy? To samo, co jesteś na krześle elektrycznym i nagle dowiadujesz się, że wyrok został odwołany. Nie jesteś tym samym człowiekiem. To samo, kiedy leżysz w łóżku i masz śmierć kliniczną. Nie jesteś już tym samym człowiekiem. To, co ja cały czas mówię tutaj na blogu, o tym chińskim przysłowiu, że przechodził mistrz przez wioskę, ale wioska już nie jest taka sama. To jest ten efekt motyla. To jest te działania, które tworzą nową rzeczywistość. Czy przejdzie ta epoka, czy jesteśmy na samym akurat już końcu epoki wodnika, czy na samym początku, tego nie odróżnimy. Ponieważ astrologia nigdy nie idzie do tyłu. My idziemy zawsze od koziorożca do wodnika i do ryb. A nie odwrotnie. I dlatego jest bardzo trudno nam cofnąć. Dlatego mamy takie zaburzenia z pamięcią. Dlatego historia stanowi dla nas największy pretekst do tego, żebyśmy się nie utożsamiali z nią. A jednak, tak jak wtedy mówiłem, tak jak tutaj mówiłem o Sfinksie, na blogu, że
powtarzamy to tymi kołami. Jesteśmy teraz w tym samym czasie, co wtedy pomiędzy panną a lwem. Wtedy, kiedy powstał Sfinks. Tylko oni tam wtedy wiedzieli i prawdopodobnie chcieli coś nam przekazać. Ale my nie odeszliśmy od niczego więcej. Jesteśmy ciągle na tym samym etapie. Maczugi, miecza, kałasznikowe, czy obecnie broni laserowej, czy neutron. Czy znowuż jakiś nowy, który nie jestem ekspertem. Ktoś kiedyś rzekł w Rzymie, chleba i igrzysk i będzie spokój. No i mamy wielkie spektakle. Madonny w tym momencie, czy kogokolwiek, kiedy są najważniejsze momenty dla nas, dla naszego kraju, czy dla naszego życia. W tej chwili ten chłopak, który, nie wiem, czy to chłopak, czy facet, nieważne, dał mi inspirację do tego, że po prostu, żeby się zastanowić. Inspirację do wolności siebie, wewnątrz. Inspirację do tego, co nazywamy szczerą chęcią być naprawdę astrologicznie w znaku wodnika. Bo wodnik jednocześnie jak jest tradycją, także jest wolnością. Wolnością słowa, wypowiedzi. Wolnością niezawisłą i niezależną. Nie tą, którą byśmy chcieli. Powodnik daje nam wszystko, tylko że my tej wolności nie przyjmujemy. Dlatego, że wolimy pokazać nawet sobie, co najbardziej boli, kiedy samemu naciska się na ten czerwony guzik. Bo każdy z nas w pewnym momencie życia na pewno by to zrobił. Czy jest zwycięzcą? Do zobaczenia, to tak, na wstępie epoki wodnika, która nastąpi na pewno, chociażby dzięki tym telefonom, bo epoka wodnika będzie epoką komunikacji, tylko komunikacji czego? Myśli o, a nie no cóż, niektórym się źle kojarzą pasiaki. Do zobaczenia. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii, nie tylko, a przede wszystkim o tym, jak sobie porozmawiać o planetach nierzeczywistych w rzeczywistości. Do zobaczenia.